I haha, siemano wszystkim, witam bardzo serdecznie, wielkim przedmikołajkowym unboxingu książek growych i nie tylko książek, bo w końcu święta i z tych rzeczy, co dzisiaj będą, bo to będą nie tylko książki, będą też gry i nie tylko, będą vlogi, materiały, gameplaye i tym podobne. Zaczynamy. Pierwsza rzecz. W końcu mamy święta. Czy mnie widać? Tak jest, mamy ten. Piękne różki. Tak mi słabo widać, dobra. I pokażemy najpierw tak. Tu mamy tak. O, pacuchy, a tu mamy część pacuch, o, i mamy muchę, mucha was pozdrawia wszystkich. I tu mamy rzeczy, część odfoliowana, część nie. Dobra, jedziemy z tym koksem. To zaczniemy od tego, co już mamy. Poczekajcie, sobie poprawię. O, dobra. Tu mamy stulecie Disneya. Taki komik specjalny. Ładna, taka lśniąca. Okładeczka. O, i też taka jest. O, takie. Jak to powiedzieć, takie. Porycie jest takie szorstkość. I tu mamy w środku takie specjalne komiksy. Widać, że są takie, o. Papier mamy taki typowy, taki szorstki. O. Dobrze. To mamy, ten komiks kosztował 25 zł. Chyba nadal go można kupić. Mamy stron 250. Przechodzimy do drugiego komiksu. Jak retro, to retro. Trzeba sobie wrócić do czasów, co się kupowała właśnie Kacora Donalda. Wcześniej jeszcze Donalda. Mickey Mouse czy Donald Duck. Był taki komiks właśnie. To one były jeszcze wcześniej, przed Kacorem Donaldem chyba. Tak, Mickey Mouse albo coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie. Tu mamy też 25 zł, ale to już jest normalne wydanie. I mamy stron 500 chyba. Tak. Ponad 500. Ponad 500 stron. Zobaczymy, czy tu mi łapie ostrość. No, w miarę łapie. I tu mamy właśnie taki papier. Taki. O. Szorstki, taki. Szary, taki jak papier toaletowy prawie. A. Czuć. Farbę drukarską. Teraz mamy coś ciekawego, coś innego. To akurat to było wcześniej jeden paczek. Ja to po prostu w trakcie przeprowadzki zapomniałem o tym, że to miałem w którymś z tych lootboxach. Nie pamiętam, czy to było w Loot Crate, czy w którymś z tych angielskich, bo to trochę tych angielskich też kupowałem boxów. To jest World of Warcraft Official Cookbook. Czyli książka kucharska w świecie World of Warcraft, czyli na przykład Lukewarm jak Roast Broad. Co my tu mamy? Winter Wild Roast. Conjured Mana Boons. I tu na przykład mamy Skill Level, Prep, Rising, wszystko, składniki, wszystko ładnie mamy.
No ciekawy, ciekawy pomysł. O, proszę bardzo, licencjonowane. A Loot Gaming, tak, mamy tutaj napisane. Loot Gaming, tak, Loot Gaming mamy tu licencjonowane przez Blizzarda. Jeszcze wtedy jeszcze był Blizzard. Blizzard był Blizzardem. Teraz mamy kolejne. Wow. Tu mamy książkę z wydawnictwa Open Beta. Wydawnictwo Open Beta. Jest polski przekład. Nie każda bajka się dobrze kończy. Wzlot i upadek Sierra Online, czyli jeden z moich ulubionych firm. Ponieważ no, przygodówki to były mój ulubiony gatunek w latach 90. Zdecydowanie. Przygodówki były na pierwszym miejscu, dopiero potem były platformówki, bijatyki i tak dalej. I tu właśnie mamy Gabriel Knighta, mamy bohatera z tego King Questa, Police Questa, tu mamy tą kobitkę z Fantasmagorii, tu Space Quest, tu oczywiście ten zwierzaczek i ten blondyny, Storm Passage, bardzo fajna gra. No i tu oczywiście Larry Laffer, czy Larry Bayer Garniak. Jeśli tak można powiedzieć, no to można tak powiedzieć. No i tu mamy też tu sobie, kiedy zrobimy taki przegląd zdjęć. Recenzje oczywiście jestem w trakcie lektury. Tu taki, bo tu następne książki co pokażę, to będzie typowy przegląd zrobimy sobie i z gameplayami, a tu też można gameplaye zrobić. Ale tu tylko takie, o, fragmenty pokażemy, o. Przygotuję sobie cytaty z już po lekturze sobie i będzie ten. Bo tu są albumy, to już łatwiej, tu już będziemy przeglądać tak już kartka po kartce i najciekawsze gry będziemy robić gameplaye. Dobra, teraz mamy kolejną książkę, czyli Marcin Kosman. To jego jedna z kolejnych książek, nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych. Bardzo zaangażowany właśnie w polską historię polskich gier i nie tylko. No i tu mamy dużo rozpisane, o tu na przykład mamy AD2044, czyli no można powiedzieć remake. Gry z 8 bitów. O, tu mamy Hansa Klossa. No i tu ile mamy stron? Jak wam powiem. 400 stron. 400 stron. Okładeczka bardzo fajna. I co tu tak mamy? No mamy oczywiście Kajko i Kokos. Co tu by? Tu oczywiście jest Wiedźmin. O, to jest Lew Leon na pewno. To chyba jest Robbo. Ten to nie wiem. Uśma, ten też nie wiem. Ten nie wiem. To może Sołtys jest? A ten wygląda trochę jak ten agent, ale mogę się mylić. Ta czapka mi nie pasuje. Dobra, jedziemy dalej. O, właśnie, to jest, no już troszkę tak, nie wiem, gdzie ją, musiało coś ją zalać kiedyś, nie wiem, bo tu troszkę okładki mi zeżarło, bo to już ją mam ze 3 lata akurat. I zawsze ją szykowałem do tego od Pixela, od pana Piotra Mańkowskiego, czyli tego od Secret Service'a, a potem w Pixelu, co był. I tu mamy podpis, i tu mamy właśnie podpis Mica. I tu mamy prawie 800 stron. Sobie pokażemy. I tu mamy rozdziały. O.
to wam powiem, jakie są rozdziały. Między innymi Pong, albo tak pokażemy. Tak pokażemy i tu na przykład jest Pong, Atari, Space Invaders, Crisis Nintendo, Sony PlayStation, Mortal Kombat, Myst, Seven Quest, rok 84, czyli Kryzys, Upadek, Amiga, NES. No to sobie na... O, filmy interaktywne na przykład. Zobaczymy. O, to na przykład jest filmy interaktywne. O, druga część Seven Quest, czyli 11 godzina. Harvester, czyli jedna z najbardziej brutalnych gier w historii. O, Fantasmagoria dwójeczka. O, a tu mamy na przykład Amiga 500 i Atari 520 ST. No, to też właśnie sobie przeglądniemy i zrobimy sobie taką recenzję. I teraz właśnie mamy drugą książkę Marcina Kosmana. I to już jest taki album, też właśnie od wydawnictwa Open Beta, z którego wydawnictwa na pewno teraz wiem, że jest przez sprzedaży i na pewno kupię książkę o historii Mortal Kombat. I 222 polskie gry, które warto znać. O, i tu druga strona, i tu sobie możecie sobie zobaczyć gry. I zaraz wam powiem, co tu widzę. Tu widzę Ten Agenta, Electro Blows, o, może tak. To jest chyba This World of Mine, jeśli się nie mylę. Tak, tak, to jest to chyba. No, Tajemnica Statuetki, czyli pierwsza gra, ta, no, zdjęć właśnie od Adriana Chmielarza, jeśli się nie mylę, bo teraz mówię wszystko z pamięci i z głowy. Głowa potrafi być pusta w moim przypadku. Tu mamy Franco the Crazy Revenge. Tu mamy oczywiście Wiedźmina. Lew Leon. Bardzo fajna platformówka, chociaż ta grafika potrafi być taka za bardzo rozmazana taka po jakimś czasie. Tu też jest Wiedźmin. A tu mamy chyba ten, Boże, zapomniałem tytułu. Nie Misja Harolda, tylko Boże. To były dwie części. Jedna była na Atari, druga była na Amidze. A może tu będzie pisało. O, Miecze Waldgira, właśnie. Miecze Waldgira. Tak, tak, to są Miecze Waldgira. O, tu mamy MacPixela. O, Skoki Narciarskie. Kajko i Kokos. No. I teraz sobie zobaczymy. Przeglądniemy sobie. Na szybko. O, 85. O. I tu mamy właśnie sobie ZX Spectrum, Stefan Rzyczkowski, producent Magic Keys na przykład. O, cyk. Przeglądujemy sobie dalej. Hexan 87, ZX Spectrum, Atari XE. O, tu można sobie cały album, bo to jest typowy album. I tu mamy właśnie tą grę, którą już mówiłem. Jedna z pierwszych gier, która podbiła zagraniczny rynek, czyli Electro Body. A ja to Blows powiedziałem przed chwilą. O, błąd mój. Tu mamy właśnie Hansa Klossa, który wyszedł na Atari XE i Commodore 64. Tu mamy na przykład Krucjatę 93. O, Mentor. To taka gra stylu tych Wacky Adventure. O.
O, i tu mamy jeden z FPS-ów na Amigę, czyli Cydadela. U mnie w serduszku jest ta gra. O, i oczywiście jedna z moich ulubionych przygodówek, czyli Ten Agent. Eksperymentalny film. Bardzo fajne, dobrej jakości screeny. Chociaż w tym, tutaj no tekst na przykład na tym screenie to jest nieczytelny. Czy na siłę to ja przeczytam, ale no, jest ciężko. Tu wszystko dane, ładne, podane gry. O, tu na przykład mamy... O, Reflux. Reflux, to była ta strategiczna, tak. I tu na przykład tekst jest biały na czarnym i widać. Tu mamy... O, Another War. O, tak, pamiętam tą grę. Tak, to taka... strategiczno RPG. Tak, o, i jedna z takich pierwszych hitów już światowych, czyli Painkiller od właśnie Adriana Kmielarza, czyli O People Can Fly. Dobra, przeskoczymy sobie dalej. Torment, co my tu mamy? Co znam. O, Frostpunk od właśnie 11 Beat Studios. I tu jest chyba do roku, jeśli się nie mylę, tak, do 19, bo to książka jest chyba wydana w 19 bądź 20 roku. A jeszcze tu wam coś pokażę. Taki. O, tu właśnie takie te ekrany startowe i tu właśnie między innymi widzę jedną z moich ulubionych przygodówek zdjęciowych, jedna z najlepszych na Amidze, czyli Alfabet Śmierci. Co ja tu widzę? Komar the Barbarian, Call of Juarez, bardzo dobra seria tych westernów. Chłopaki nie płaczą, no jest dobra ekranizacja. Trochę no budząca to, co się dzieje, stało w filmie. Co my tu mamy? O, Beat Cop, ciekawy symulator policjanta. I na przykład tu jest kangurek. Kao. O. I z tego przekartkujemy sobie dokładnie tą księgę i większość gier zrobimy sobie gameplaye, połączymy. Bądź sobie, nie, live'a nie, część możemy na live, a część, no, chcę właśnie przeglądanie typowo książek połączyć jednak z gameplayami nagrywanymi wcześniej po prostu. I teraz mamy pierwszą księgę od... Akurat są dwie księgi od Bitmap Books, bo słyszałem, że wydawnictwo właśnie tam od Pixela będzie sprowadzać do Polski, bo ja czekam właśnie na... Bo resztę mam w PDF-ach. Mam tu dwie księgi, większość mam w PDF-ach, a czekam, żeby sobie sprowadzić tą o historii gier z gatunku horror. SNES Pixel Book. I prawdopodobnie myślę jeszcze o Spektrumie, bo tego nie miałem, tylko odkryłem dzięki emulacji, a tą emulatory i ROMy pamiętam były w jednym z numerów Secret Service chyba w 98 bądź 9 roku. Do tego... Myślę, żeby sobie jeszcze o SNES-a sprowadzić. I tu mamy pierwszą księgę.
To jest o historii beat-upów. Go Straight, The Ultimate Guide to Side-Scrolling Beat'em Ups. I tu musimy sobie to teraz odfoliować. Patrzcie, jaki mam piękny nóż. Uwaga. O kurde. Naprawdę muszę uważać. O. Dobra, udało się. O. O, proszę bardzo. Tu i druga strona. No ten, te grzbiety tak troszkę. Może odstanie na półce. Tam coś tam zamoczone było, ale to mu... Dobra. Ale nie, tak jest wszystko... O! Grzbiety tak trochę nie trzymają, widzę. Ale to może tak teraz mają te książki, no i... A, jak skrzypie, haha. Człowiek nie przy... Co i one, ła! Rogi latają, haha. Trzeba się poprawić, haha. Dobra. Tak przekartkujemy, o. Tu na przykład mamy wyjaśnienie, na czym polega side-scrolling beaten ups. Gatunek. I tu mamy screena z żółwi ninja. Tak jest. Były żółwi ninja. A tu mamy... A tu takie rozwijane jest. Kung Fu Master mamy, czyli klasykę arcade, która ma bardzo dobrą... O, o, bardzo dobrą miało konwersję na NES-a między innymi. Czekajcie, już zdejmę to. Bo trochę niewygodnie. I tu mamy na przykład porty Double Dragona. O, proszę bardzo. Tu właśnie NES, Master System, Spectrum, Mega Drive, Atari Lynx, Game Boy Advance, Atari 2600 i Game Boy. Dobra, sobie przeskoczymy. Bardzo ładny, taki lakierowany, no, papier. Tu mamy Double Dragon 2. Chyba najlepsza jak dla mnie. O, tu mamy, na przykład mamy Vigilante. Prisoners of War, Adventure of Bayou Billy, taka ciekawa gra na NES-a i Famicoma. Tu Stargate the Renegade. Normalnie jak będziemy przeglądać, tu na stole sobie ułożymy te, a w trakcie otwierania to... Przeglądanie to tak na... O! I tu mamy na przykład Alien Storm, czyli dość niezła gierka. Taki shoot'em up właściwie. Nie wiem, czy to akurat tu powinno być. No, ale... Tu mamy na przykład 34. ulicę. Grę arcade'ową. Kapitan Ameryka na przykład od Data East. Czy coś wam powie... O, tu na przykład mamy King of Monsters 2. A tu mamy Zufiki Ninja. Ciężkie to jest. Taka jedna książka odbitna Bóg potrafi ważyć 2,5 kilo. I tu mamy jeden z najważniejszych arcade'owych beat-upów, czyli
Aliens versus Predator. I tu mamy znowu rozwijane. O, super wydanie, naprawdę coś pięknego. Tu mamy Batman Forever Arcade, czyli no już taki, no... To też tak jak nagrywane, jak właśnie Mortal Kombat. Digitalizacja, o, digitalizowane właśnie. Co my tu mamy? Tu między innymi mamy coś takiego ciekawego, jak... Jeden z domowych wersji Tekken 3, czyli Tekken Force. Ciekawostka taka. Tu mamy, o, The Warriors. O, to jest ciekawy przypadek, pamiętam, jak chyba w Playu czytałem o tym. To na podstawie filmu... 70 bodajże 8. O rywalizacji gangów. Ulicznych, na jakich? O, i tu mamy jeden z takich najciekawszych nowych, znaczy nowych, takich z nowej ery, czyli Castle Crashers. O, tu jest jeden z najciekawszych indyków, nawet ja pokazałem wielokrotnie na Switchu, czyli 99 widas od Brazylijczyków. Fight and Rage. A tu my na przykład mamy na koniec, o, River City Girls. Czyli to jest z całej serii, no, znaczy z uniwersum, że tak powiem, kuń. Nie, na koniec wam pokażę jeden z najlepszych beat-upów ostatnich lat, czyli Streets of Rage 4. Zdecydowanie chyba jeden z najlepszych. A tu wam pokażę na zakończenie takie grafiki. O. I przechodzimy do drugiej księgi z Bitmap Books. Czyli mojego ulubionego gatunku z lat 90. No i początku 2000 jeszcze też. Czyli point and clicky. Oczywiście. Powiem, kliki nadal w mojej pamięci i wracam do nich i aktualnie będziemy przechodzić między innymi właśnie Brock the Investigator, o, krokodylu detektywie. I to jest właśnie połączenie dwóch gatunków, czyli beat'em upu i przygodówki, czyli coś jak w Indiana Jones and Fate of Atlantis. Wiadomo tam. O, tu mamy takie wypukłe litery. Teraz wam powiem. Aha, jeszcze wam powiem, ile było stron w tym. 460 stron. No, 456. Teraz wam powiem, ile tutaj jest. Więcej, 527. I tu mamy na przykład, o. Zaczniemy może od epilogu. Tu grzbiet lepiej chodzi. Mimo, że tu w tym samym czasie kupowane. I nawet nie ruszane, jeszcze nie odfoliowane. A tu grzbiet jakiś taki bardziej wygląda na naruszony, może w transporcie albo co. A i mamy, co ważne, jak ktoś chce zamówić książkę z Bitmap Books, to musi liczyć się z tym, że jest doliczone cło, no i podatek. Ja akurat
te potem klik, zamarzona brałem, a i tą też, tą bitap chyba też, bo to już było jakiś czas temu, parę miesięcy temu. I tu mamy, to mamy, tak, drugą część Monkey Island. Chyba może cofniemy się do wcześniej. O, Police Quest, pierwsza część. Jeszcze w grafice EGA. W rozdzielczości EGA, przepraszam. Tu mamy wywiad między innymi z panem, jednym z najważniejszych twórców, czyli Ronem Gilbertem. O, z Kenem Williamsem. A tu mamy King Questa, no, klasyka. Tu mamy Indiana Jones and the Last Crusade, czyli ostatnia krucjata. Na podstawie filmu oczywiście. Tu mamy kolejny wywiad od twórców Goblinów. Super seria, ale to gra praktycznie nie do przejścia bez solucji. Chyba, że no, może i są tacy. Niech ktoś napisze, czy ktoś może przeszedł bez solucji. O, tu mamy jedną z moich ulubionych serii w ogóle filmów, seriali. No i gra też jest bardzo dobra. Pierwsza część to jest Judgment Ride, a druga 25. rocznica. Bardzo, bardzo dobra. Tam w ogóle jest dubbing z właśnie serii The Original Series, bo tak musieli nazwać, bo może nie pomyśleli, że to tak się rozrośnie. I tam właśnie między innymi William Shatner jako kapitan Kirk i, no i Leonard Nimoy jako Spock. O, tu mamy, uwielbiam tą grę, Simon the Sorcerer, super, super gra. O, tu jest ta scena z olbrzymem, o, pamiętna, pamiętna. Tam była super grafika, super muzyka, super fabuła. Tu jest tak właśnie przeplatany wywiadami. Tu jest więcej takich. O, tu mamy super, te super grę, ale tam też są takie rozwiązania fabularne, że ciężko się połapać w tych zagadkach, czyli Discworld, w świecie dysku, ekranizacji świetnych serii książek Terry'ego Pratchetta. A tu mamy trzecią część, świetną część. Chyba moją ulubioną serii Monkey Island, ze świetną grafiką, która się nie zestarzała do dziś, 97 roku. Tak, to jest latami, latami i wywiady są. Tu jest kolejna świetna ekranizacja, czyli Łowcy Androidów Ridleya Scotta. Jeśli się nie mylę oczywiście. O, tu jest jedna z najbardziej oryginalnych przygodówek, Last Express, czyli chyba jedyna swojego rodzaju przygodówka z czasu rzeczywistego, coś takiego. Tak, jedna z najdroższych gier i no niestety no nie sprzedała się, no nie sprzedała się. I to była twórcy Jordana Mechnera, tak, twórcy Prince of Persia. No i świetny Broken Sword 2. Jeszcze się tu cofniemy. O, druga część Simon the Sorcerer, no już mniej mi podpasowało, ale tam już był polski dubbing. To też było fajne, a już mi się to samo nie podobało, że miał inny strój. Nie fioletowy, tylko czerwony. Tak, wtedy człowiek to nawet na takie szczegóły zwraca uwagę. O, i tu mamy coś pięknego. Czyli świetna gra od LucasArtsu, czyli Silent Max.
na podstawie której też był serial animowany, no u nas chyba nie był emitowany. No i potem była ta seria Telltale, to była fajne, bo pierwsza część, znaczy pierwszy sezon to był polski dubbing i tam był Boberek oczywiście, on wszystko, pan Boberek wszystko dubbinguje co się da. Pan posterunkowy z rodziny, z zastępcy, no i pan Wojciech Mann. I tu jeszcze mamy Kirandię. Pamiętam, że kupowałem na drugą część chyba. Kupowałem na giełdzie w Katowicach, ale no niestety nie włączyła się. Tak też bywało. Tu na przykład mamy Lure of Tempest. I dobra, przesuniemy trochę latami. Jakiś późniejszych. Pokażemy. A, tu jest. Remake Monkey Island 2. No, grafika jest specyficzna, ale można tam przełączać się. Więc... O, i tu jest jeden z pierwszych sukcesów kickstarterowych, czyli Broken Age od Tima Schafera. I tu mamy Timberwood Park, czyli no taki mismas. Tam jest połączenie miasteczka Twin Peaks, tego X-Files i w ogóle wszystkich takich zakręconych filmów i seriali. Ostatnią pozycją, którą tu widzę, jest z 2021. Tak. 21 Genesis Noah. Genesis Noah. I już przechodzimy do otwierania paczek. Dobra. Teraz mamy pierwszą paczkę już miałem wcześniej otwarte. Teraz tak. To jest Super Mario RPG, czyli remake ze SNES-a. O, tu mamy, proszę bardzo, układeczkę. Otwolujemy to. Druga strona. Odfolujemy to ładnie. Cyk. Tu mamy ładną grafikę, bo w grach Nintendo zawsze jest. I mamy kartridża. Tylko ciekawe, czy mi złapie ostrość. No, no, no. Chyba nie. No łabrze. No nie złapię, dobra. I do tego mamy, bo to jest ta wersja droższa o 20 zł. Mamy podstawkę. Człowiek myślał, że ta podstawka będzie chociaż wielkości, no nie wiem, no chociaż może nie plakatu, ale taka w miarę. A tu mamy coś takiego, o. Tu mamy podstawkę. To jest wielkości łożeczka włoskiego. O. I wykonanie to też jest takie, no... O, mamy. To jest takie duże, że... Widzę... To akurat nie chcę złapać ostrości. Tak. I ta. I to mniej więcej tak wygląda. I to jest ta podstawka.
bardzo duża, ale nie wygląda najgorzej, tylko no, mimo wszystko no, mogłaby być w wielkości chociaż takiego całkiem dużego, o, chociaż coś takiego, no, wielkości magnesu takiego dużego. Zresztą przegląd magnesów też będę miał nagrywane i mamy plakat. Plakat jest większy niż w tym Super Mario Wonder, który wisi o tutaj. Tylko nie wiem, czy będzie widać. O, jest. Na pineskach wisi. I teraz odpakujemy sobie plakat. Chyba są więc większy. Nie, chyba mniej więcej taki sam. Mamy, ale dwustronny o to jest. I to nie jest źle. Papier, o, to jest takiego papieru. O, jak śmierdzi, ujujuj. No takiego papieru. No, piśmiennego, no taki z czasopisma typowo. Taki szorstki, taki. A tu mamy mapę świata, zaraz wam pokażę. O! O, i to wygląda ładnie. Można do rameczki sobie włożyć. I to będzie się prezentować nie najgorzej. Może tak właśnie zrobię. Dobra. Super Mario mamy za sobą. Teraz jedziemy z następnym. O, i to tu będą jaja. Tu będą jaja. Zobaczcie, jakie wielkie pudełko. Ja wiem, co to jest. O, proszę bardzo. Czekajcie, bo tu mam. O, może ta. Spełniamy od. To jest paczka od Tech Wiz. Gdzie to się... A tu... Dobra, tak otworzymy. Mamy ulotkę, jak dokonać zwrotu. Teraz uwaga, uwaga, patrzcie na to. Mamy folię bobelkową. Wielkie pudełko, a to proszę. Druga część bardzo dobrej bijatyki. Bidapu. Inspirowany właśnie tą arcade'ową wersją arcade Asterix Slap Them All 2. A ta folia pudełkowa się przyda, jakbym komuś was coś chciał wysłać. To się przyda. No i karton też się przyda. No, tu nawet nie ma adresu, to jest tylko adres ten. Paczkomatu. Dobra. Odfoliujemy sobie. Tu mamy
hologramik, jak w starych kasetach i płytach. Tak będzie właśnie to jest taki, ja nie tylko live z nowościami na Switcha, bo ich dużo jest ostatnio. No tu niestety nie mamy grafiki, ale mamy za to cartridge. O, złapało. Złapało teraz. Ostrość, dobra. Już myślałem, że mi się... Dobra. Kamera zrąbała, ale nie. Logitech daje radę. Dobra. Przechodzimy do kolejnej paczki. Dobra, tu mamy taką pakę. Orlen paczka. I zobaczymy, co się to da odkleić. Ojej, jaki klej mocny. Nie, jednak bez noża się nie obędzie. O kuźwa, nawet nóż ciężko. Trzeba jakąś inną metodę chyba zastosować. A, trzeba na hama. Ja pierdzielę. Tak to się robi. Ma się tą siłę. Dobra, mamy to. Tak jest. I mamy wielką księgę Mario. Od twórców Retro Gamera. Wydawnictwo APN Promise. Czytałem o tym, że tam jest śmieszne tłumaczenie takie, no, mechaniczne, takie translatorowe trochę. Ale ładnie to jest wydane w twardym obwolucie. Jako fan Mario. Pozycja obowiązkowa. Ale czytałem, że nie całość jest tak źle przetłumaczona. Więc damy radę. Tu mamy Mariana latającego jak w Mario 64. O, jaka śliska. I sobie. O, tu mamy mapę. Na przykład Super Mario World. Ale śliska ta okładka jest. O, tu mamy. Pokażemy sobie, o, czy ciężko, bo ja tak nie widzę. O, tu mam na przykład Game Boya. Miałem w ręku Game Boya, bo kolega miał w podstawówce 95, no to było coś wtedy. O, i Super Mario Bros. I oczywiście Bowser. Tak jest. O, Mario Kart. Kultowa seria. Do dzisiaj nie mają
konkurencji. Znaczy, konkurencja cały czas jest. No, nie może ich dogonić, no. Co by nie mówić. A tu na przykład mamy... A to jest To The World. A nie, to są z różnych serii. Z różnych... A tu na przykład... Tu, a tu na przykład nie pykło, widzę. Jakość grafiki. Super Mario Galaxy 2. No, a tu jest. Super Mario 3D World. Bardzo ładnie to jest wydane. No, nie, tu z tego co widzę, to nie jest tak najgorzej, ale jak będziemy przeglądać, to się dowiemy. Jak nawet sobie przeczytam te książki, te, i potem będziemy to przeglądać. No i tu polecają inne książki, tu na przykład polecają przewodnik do Raspberry Pi. I również też wydali niedawno historię Pokemonów. Chyba w tym samym czasie. Jakoś tak to było. Zaraz wam powiem, ile tu jest stron. 143. Tak, 143. Ale jeszcze coś tu wam pokażę. O! Paper Mario, tak jest, pokażemy. To jest rozwinięcie pomysłu właśnie Super Mario RPG. I przechodzimy do kolejnego otwierania, czyli do kolejnej książki Bitmap Books. Dzięki koledze z Discorda gramy na gazie. Zaraz wam powiem. Kolegi Piotra, jeśli się nie mylę. Tak, kolegi Piotra, tak. Bo sprzedałam właśnie... Owszem, wcześniejsze wydanie. Dobra. O, tu się łatwo otwiera, a tam kombinacko było niesamowite, dobra. O, bardzo ładnie zapakowane. Tu mamy takie gąbeczki i oczywiście folia bumbelkowa. Cyk. Wyjmujemy ten, o, możemy grać w Tetrisa. Jak wiecie, to jedyna gra, w którą jestem dobry. A. I mamy CRPG Book, The A Guide to Computer Role Playing Games, tak jest. A, jeszcze drugą stronę trzeba pokazać tradycyjnie. I tu mamy kartografię. Całą historię właśnie tych systemów Role Playing Game. I tu mamy pierwszą część w ogóle serii Might and Magic. Bo to się rozrosło do Heroes of Magic i tak dalej, i tak dalej. I tu kolejna kultowa seria Ultima. Tu naprawdę tam jest tak wszystko rozwinięte. Cykl dnia, nocy. Tam jest tyle systemów, że coś niesamowitego. Gra jest bardzo rozwinięta. Tu mamy Eye of the Beholder, czyli jeden z wybitnych dungeon crawlerów.
O, tu mamy połączenie przygodówki i RPG od Sierra właśnie, czyli Quest for Glory, czyli przygoda pochwałę. Ultima 7. Oczywiście wybitny Fallout, który właśnie był, ludzie poznali właśnie, znaczy poznali. No ja poznałem dzięki temu, że był pełniakiem CD-Action. Dink Smallwood, to też CD-Action właśnie, pamiętam ten. To bardzo dobra gra, no to nie był taki CRPG, tylko trochę hack'n'slash bardziej. No ale... A, bo to nie tylko są... Ten, bo jest też Diablo, a Diablo, jak wiadomo, nie jest typowym CRPG. Tu mamy na przykład Deus Ex, Invisible War i Cult Heretic Kingdoms. Vampir Masquerada Bloodlines. O, to jest bardzo dobra gra. A tu oczywiście ja miałem właśnie tą wersję właśnie w pudełeczku. Znaczy tą kolekcjonerską niby, no wtedy to było kolekcjoner. Oblivion, tak jest. Mass Effect, Mount & Blade, czyli Ogniem i Mieczem. Świetna gra. No i oczywiście wielka klasyka, czyli Skyrim. To jakieś pokrótce też mamy, na przykład seria Ys, Dragon Quest, aha, to są japońskie, dobra. Legend of Zelda. Tak, to są japońskie, widzę. I tu mamy stron ile? A tu w ogóle mamy numery stron napisane? A tu mamy, dobra. Tu już mamy ponad 500 stron. Super, super księga. I zostały nam jeszcze dwie paczki. Teraz mamy kolejną, ale już nie, też retro, ale już nietypowo związana z grami. Znaczy, właściwie pokazywałem Ci tą grę już w dwóch wydawnictwach. Znaczy, grę na podstawie serialu. Jednego z najważniejszych dla mnie w ogóle. Zresztą nawet wczoraj w telewizji na Zoom TV oglądałem właśnie ostatni odcinek, 18 odcinek serialu pod tytułem Gryphenwierer Fall, czyli stawka większa niż życie. A tu mamy kolekcje, antologie, właśnie wszystkie zeszyty w jednym tomie komiksu Kapitan Klaus. Stawka większa niż życie. Agel J23. Tam tylko, że imię i nazwisko jest zmienione, nie jest Stanisław Kolicki. W komiksie jest inaczej. Komiks był wydany, jeśli się nie mylę, wydawany w 71 i drugim. O, i tu mamy podział właśnie na te komiksy. Agent J23, Wsypa, Ostatnia Szansa, Kuzynka Edyta, Ściśle Tajne, Hasło, Spotkanie z Ingrid. No, czyli serial, nie? Café Rose, Wyrok, Kurierka z Londynu, Paria Domina, Noc w Szpitalu. A, czyli te, co też było w teatr. Podwójny Nelson, Żelazny Krzyż, Tajemnica Profesora Riddla, Spotkanie na Zamku, Akcja Lis Dębu, Oblężenie, Gryphenwierer Wolf i W ostatniej chwili. Tak jest, zgodnie z oryginałem 71 i tu widzicie Agent J23. O. O, pokażemy dalej. Bardzo ładne wydanie. Poprawione, bo tam czytałem, że tam były błędy, wiadomo.
że nie wszędzie było tam tekstu w dymkach. Prawie 700 stron. Tu mamy właśnie o, Klosza. O, proszę bardzo. I jedziemy z ostatnią paczką. Godzina materiału. Nie wiem, czy każdy dotrwa do końca. Mam nadzieję, że tak. Tu jeszcze mamy, co tu mam? Aha, zakładkę, zakładeczkę. Rodzina Monet. Cokolwiek to jest. Dobra, idziemy. O, co my tu mamy? Cudawianki poniedziałki. Panowie, się dzieje. Więcej niż nawet zamówiłem. Dobra. Tu mamy naklejkę I Love PSX. Zawsze na propsie. Naklejeczki, magnesiki ja biorę, jak Mirek Siosynkę. Tu naklejka 6581 Inside. Nie wiem, o co chodzi. Kolejna zakładka. We are Arise Forever. Elysium, a D64 Demoscene since 1992. Dziękujemy. Tu mamy taką kartkę. Aha. Wyślij im e-mail ze zdjęciem zakupionego produktu. Wyślemy ci bezpłatny dostęp do pierwszych trzech numerów magazynu Pixel i PSX i Extreme w formacie PDF. O. To owszem, zrobimy zdjęcie. I tu mamy podstóweczkę. Z 64. A już wam pokazuję. Łaj. Proszę bardzo. Nie wiem, czy złapię ostrość. Mam nadzieję, że tak. I tu mam Acid Runner, Artema, Ashido, Kestl, Drip, Droid, Eoroid, Eternal, Lazarus, Mycel, Vatgira 2, Władca Gór, Saman, Slenderman. Proszę bardzo. Gramy razem 26 lat. PSX Extreme. Tu mamy właśnie taką karteczkę i pocztóweczkę i tu mamy podpisy właśnie redaktorów. Rodzera. No, głównie Rodzera znam. Michała Mazura, Sojera, Kalego. Wiem, że tam Energik, tam gościnnie pisze czasem. Tu mamy kolejną pocztówkę. A to reklama chyba Pixel Heaven. Muszę się kiedyś wreszcie wybrać. Tu mamy... O, fajna pocztóweczka. Jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Czyli Arkanoid. A tu Firefly od oceanu. Ocean Software. I teraz tak. Tu mamy numer Pixela. Nie wiem, czy to tak to miesiąca. To chyba jako dodatek, bo ja tego nie zamawiałem. Nie zamawiałem książkę. I czasopismo. Dobra. Ale inne czasopismo. Dobra, otwieramy Pixela, bo tu jest coś, co mnie bardzo interesuje. Pocztóweczka, jeden z moich ulubionych gier na Amigę. Już. Mamy Pixela.
już mój czwarty piksel, trzy piksele w szafie są. Co my tu mamy? O, gry planszowe. O, jeden z moich ulubionych seriali kukiełkowych. Następny od Jima Hensona, czyli Fraggle Rock, czyli Fragglesy. Tu między innymi mamy tekst o gumiacku, czyli o spektrum. Ludzie potrafili na maszynie, która no nie była dostosowana w ogóle do gier, zrobić cuda. I tu na przykład, o jest, o, artykuł o Discordzie. A tu na przykład mamy Gran Turismo 7. Ale to nie jest najważniejsze. Cyk. Bo mamy podstóweczkę. Super Froga. Oh yeah. To lubię, to lubię, to lubię. I mamy PSX Extreme numer zerowy. Wydanie takie specjalne. Ile tu mamy stron? O, i tu mamy bohatera, jeden z moich ulubionych gier platformowych, pecetowych. No, znaczy pecetowych. No, da. Ja miałem, bo nie miałem nigdy playki. Tylko później poznałem dzięki emulacji, no i. No, krok, po prostu. Detektyw. Krokodyl krok. Detektyw. Co mi to? Tu mamy 104 strony i tu mamy historię. O, tak. Już mi się podoba. To są wspominki, fajne materiały. A, o akceleratorach. Tak, akcelerator, tak, jest, ja to pamiętam właśnie, jak chciałem do budu 2 w 97. Oj, tak, to były czasy. I to i chciałem wtedy też Broken Sword 2. I to był wybór, był albo Broken Sword 2 w pudełku, albo akcelerator. No to wiadomo, że akcelerator, bo miałem wtedy S3 Wirtz, promowany przekret serwis, który no niestety za dobry nie był. Znaczy on był tylko przybudówką do karty graficznej. Zresztą to jest temat na temat rzeka. O, jest materiał o Polonii 1. I są seriale pisane, jest Tygrysia Maska, Kapitan Tsubasa, Syrenka Mako, Sali Czarodziejka. O tak, wyglądało się fajnie, bo Księga Dżungli, Królestwo Kalendarza. O tak, to ten co grał na tym flecie. I te były właśnie małe robociki jak wiatamanie. Gigi Lazzotrada, czyli najlepszy sportowiec. Tajemniczy Ogród, o tak. Tajemniczy Ogród był w tej serii największe hity wszechczasów, coś takiego. I tam właśnie był Tajemniczy Ogród, był Pinokio i był no, Zorro chyba później, no i Rodzina Trapów, czyli Dźwięki Muzyki. Generał Daimos jest, bija czarodziejskie wyzwania, o tak, Pojedynek Aniołów, wybitny serial o siatkówce. Hela, super dziewczyna, no to ja to chyba nie oglądałem, albo nie pamiętam. O, Fantastyczny Świat Paula też był dobry serial. Jataman, Bejsbolista też był fajny. O, jest Rodzina Trapów, jest, wow, Rodzina Trapów jest, Super Dan, o tak. Już mi się to podoba. O, internet, czyli kafejki internetowe. Ło, super. Internet 2 zł za godzinę. Tak, pamiętam. Kuźba. 99 miałem modę. Pierwszy rachunek ponad 200 zł. Wtedy, w tych czasach to masakra. A w kafejki to 2001, 2002 chyba miałem w Dąbrowskim Stowarzyszeniu Internetu w internet, ale to też nie był za szybki. Ach, zresztą będę o tym opowiadał właśnie
o początkach właśnie w ogóle o początkach gamingu i internetu. Co my tu mamy? Jakiś... Aha, Rough and Tumble tu widzę. Temper 2000. No i oczywiście recenzje. Battle Arena to Sinden, tak jest. Według mnie się bardzo dobrze zestarzało. Mi się to podoba. A tu szóstka. Ja bym spokojnie 8 dał. Fade to Black, czyli kontynuacja Flashbacka, która teraz uznana, że nie jest kontynuacją. Mi się podobało. Chociaż sam, no, sterowanie wiadomo. Twisted Metal, Warhawk. Są reklamy, o! Jezus Wiesz, czyli... Yamrai, czyli Crash Bandicoot. No i oczywiście, w serduszku. Lara Croft, Tomb Raider. Się grało bez akceleratora, potem z akceleratorem tu. No miażdżyło. Wiadomo co miażdżyło. Wszystko miażdżyło, co się dało. No i telewizory kineskopowe. I przechodzimy do ostatniego dania. O, tu nawet reklamy są takie w stylu retro, o. Dobra. I reklama Tepelinka. Cyk. I teraz przechodzimy do ostatniego. A, tu jeszcze, o, i tu jeszcze, o, to jeszcze nam dali bonusy, dobra. Tu mamy album. Znaczy katalog Commodora. Czyli tu mamy, o, tu mamy pierwszy właśnie Commodore, czyli był pokazywany między innymi, teraz pokazywany na kanale Retro Borsuk, pokazywany przez Nekoskopa, WIG-20, ten Commodore 64, PET-402, CBM-8032 i Super PET. CBM-8032, Commodore Executive 64, Commodore B128-80, Commodore BX256-80, MO chciałem powiedzieć. A tu mamy drukarki, stacje dyskietek i tak dalej. O. I tu mamy jeszcze modem, magnetofon. Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. Coś takiego. Fajne. Tak. Każde takie. Tu mamy taka zbieranina materiałów o Commodore z Pixela. Tu mamy 50 stron. Proszę bardzo. Okładki. Proszę bardzo. Oj, tu mamy Boulder Dasha. Świetna seria. A tu mamy Spy vs. Spy. I to właśnie też jest Boulder Dash. O, i tu mamy świetną serię. Tu była chyba najlepszą odsłonę, była na Spektrumie. Najbardziej taka. Zapadające w pamięci, czyli Saboteur. I teraz mamy. I teraz mamy główne danie. To jest wersja normalna i mamy wersję rozszerzoną. Nigdy nie miałem 364. Ale tematyka polskich gier i
tego właśnie, jak ludzie sobie radzili i jakie cuda potrafili robić w warunkach wiadomo jakich. Coś z niczego i tu my na przykład właśnie mamy klątwę od pana Rolanda Pantoły. Flappy Bird. Black Knight Piotra Mazurowskiego, 96 rok. Tak jest. Właśnie złote czasy, właśnie Atari i Commodore, właśnie to były lata 90. Właśnie na więcej gier wchodziło. No i na Amigę też wchodziło, ale w 93, 4, 5. To wychodziła niezliczona gier, ilość gier na Commodore 64 i Atari. Birds, na przykład od Pawła Suchego, Krystiana Baliona. Jeszcze tu pokażemy, o, jedną z pierwszych. To jest Blackout, o. I teraz pokażemy wydanie rozszerzone, proszę bardzo. Twórca Krzysztof Augustyn, bardzo ładna grafika. O, tu też bardzo ładnie to wygląda. No i tu mamy już taki ten śliski papier. I tu na przykład mamy Street Road. Acid Runner. O, świetne wydanie, takie właśnie w stylu Bitmap Books. O, Slater Man. Agent Wop. Szaman. Twierdza, o, 96 rok. Czyli połowa lat 90. My byliśmy w 8 bitach. I mamy Hansa Krossa. Jak... No jeszcze dodatkowe są materiały, o. Są też późniejsze gry, jak na przykład Party Speedway. Czy na przykład tu jest... A, gry na C16, na przykład gra Zamek CA07. I to by było na tyle, a o. Takie podsumowanie właśnie, o, ekran startowy, coś takiego. Dziękuję bardzo za unboxing i widzimy się na kolejnych vlogach, live'ach. W tym miesiącu wrócimy najpewniej w połowie grudnia, już wracamy na właściwe tory. Potrzebny był detoks i cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie, liczę na feedback i do zobaczenia na kolejnych vlogach i live'ach. Dziękuję bardzo wszystkim i haha, i do następnego.